Drogi krzyżowe w ostatni piątek przed Wielkim Tygodniem to już tradycja. W naszym regionie od kilku lat organizowane są drogi krzyżowe skupiające lokalne społeczności. Jedna z najbardziej popularnych jest w Archikatedrze Chrystusa Króla, gdzie w tym roku po raz pierwszy przejdzie ekumeniczna droga krzyżowa. Kolejnym takim miejscem jest Bytom. Tam wierni przejdą ekstremalną drogę. Ekstremalna droga krzyżowa organizowana jest w Bytomiu od kilku już lat, a jednocześnie odbywa się w wielu miastach Polski. Jak mówią organizatorzy, tego rodzaju przejście niewiele ma wspólnego z pielgrzymkami. Wierni pokonają dwie wyznaczone trasy, podczas których komfort i spotkania towarzyskie odejdą na dalszy plan. Bo nie chodzi o samo przejście dla przejścia, a potrzebę i pragnienie zmiany. Chodzi o wybranie sobie trasy, która będzie wymagającym przejściem tej ekstremalnej drogi krzyżowej, najlepiej jeżeli to jest trasa, która trwa powiedzmy około 8 godzin. Chodzi ogólnie o to, żeby jednak przemierzać tą drogę raczej w ciszy i móc ten czas poświęcić na jakieś rozmyślanie tego typu. Jest taki wysiłek, który powoduje, że gdzieś te ostatnie kilometry faktycznie dają nam dosyć w kość i chodzi tu o to, myślę, gdzieś, że tym bólem łączymy się z Jezusem Chrystusem, który pierwszy przechodził tą drogę krzyżową i możemy gdzieś też zanieść tam swoje intencje. Swoje intencje w drodze krzyżowej będą mogli zanieść również wierni z Katowic. Tu jak każdego roku jedną z największych dróg krzyżowych organizuje archidiecezja katowicka, jednak w tym roku po raz pierwszy będzie to droga krzyżowa ekumeniczna, czyli odprawiana pośród chrześcijan różnych wyznań. Pomysłodawcą jest metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas. Uczestnicząc w drodze krzyżowej zawsze mamy na uwadze wspomnienie tych tajemnic najważniejszych w centrum naszego życia wiary, ale nie tylko przypomnienie sobie, ale także włączenie się aktywne, czyli uczestnictwo, jakiś rodzaj przeżycia religijnego tego wydarzenia. W tegorocznej drodze krzyżowej bierze udział wiele wspólnot chrześcijańskich i kościołów. Kościół katolicki jest organizatorem. W tym roku przejdziemy z katedry do katedry. Rozpoczniemy w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Zakończymy w katedrze Zmartwychwstania Pańskiego, czyli katedrze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na ulicy Warszawskiej. Do drogi krzyżowej dołączyć może każdy. Do tej ekstremalnej należy się odpowiednio przygotować, zapewniając sobie odpowiedni ubiór i prowiant. Ponadto każdy z uczestników powinien zabrać ze sobą wykonany w dowolny sposób krzyż. Thank you.